moi drodzy. Sytuacja jest taka, że próbuję tego vloga zacząć. Jest już godzina 10.23 w piątek 3 marca. Próbuję tego vloga zacząć od wczoraj w pociągu, ale miałam taką przyjemność, że spotkałam przemiłego pana fotografa. Mam przyjemność tutaj jechać dzisiaj pociągiem z Łukaszem i mieliśmy ile co, ze 2 godziny takiej dyskusji na temat fotografii i innych takich rzeczy. Robi naprawdę fantastyczne zdjęcia, zupełnie inne niż takie standardowe, także chciałam wam koniecznie powiedzieć, że coś takiego jest. Gdzie cię możemy znaleźć? Możecie mnie znaleźć w internecie, tam jest nas sporo. Na co dzień pracujemy, mówię pracujemy, bo to jestem ja, to jest moja Kinga. Razem robimy zdjęcia w Wenecji, ale robimy zdjęcia też w Polsce i właściwie w każdym też miejscu na świecie. Jakbyś mógł podać nam stronę internetową, ja zostawię wam na dole w opisie filmu. Oczywiście, lukamario.com, ale i kingalewcka.com, tam nasze prace znajdziecie i to jest taka dokumentacja życia. Zapraszam. Dzisiaj rano miałam mega przyjemność rozmawiać z panem, tak z tą programem, tak zabawną rozmową, że też nie zdążyłam nagrać, trzeba was powiedzieć. Jesteśmy w połowie pokazu, teraz dziewczyny będą zmywać makijaż i robić masaż i mam nadzieję, że mi się uda pokazać wam trochę z bliska, jak to wszystko tutaj wygląda. Moi drodzy, dojechaliśmy do hotelu. Nie mam pojęcia, ile wam zdążyłam opowiedzieć w międzyczasie. Wydaje mi się, że prawie nic, ale ogólnie motyw był taki, że przyjechaliśmy najpierw do siedziby Tenexu i dowiedzieliśmy się bardzo dużo na temat Dermo Future. Była prezentacja o nowościach, które się pojawiły właśnie tam w tej chwili w tej linii. Rozmawialiśmy trochę o masażerach, o innych takich rzeczach. Miałam przyjemność porozmawiać z panią, która jest takim, wiecie, tam głównym bossem. Jestem tutaj z panią Anią z Dermo Future. Udało mi się namówić na chwileczkę rozmowy. Jakby mogła nam pani powiedzieć tak, w dwóch, trzech zdaniach właśnie, jakie produkty teraz wychodzą, dla kogo to jest przeznaczone, to byłabym bardzo wdzięczna. Teraz wyprodukowaliśmy nowe produkty, czyli kuracje z witaminami, które są jakby przełożeniem serii profesjonalnej, tak? Czyli które możemy używać w domu. To są czyli nie trzeba mieć żadnych jakichś tam, nie trzeba iść z tym produktem do kosmetyczki, nie trzeba mieć jakiegoś przeszkolenia, żeby z niego korzystać, można po prostu wziąć, kupić i używać w domu. Oczywiście. I to jest jedno z kuracji, to jest witamina K, czyli to, co nam przeszkadza najbardziej, naczynka krwionośne, blizny, podrodzikowe, trądzik różowaty i tak dalej, czyli to, co przykrywamy ciągle fluidem. Tak? Druga kuracja to jest kuracja z biotyną, jedyna taka na rynku, czyli to, co powoduje nam szybki przyrost komórek, czyli bardzo silnie odmładzająca kuracja. I to z tą biotyną, ja pozwolę sobie zaznaczyć, to jest kuracja do twarzy, to nie jest kuracja do skóry głowy na przykład, albo do paznokci, tak gdzie są bardziej znane, tylko właśnie tutaj mamy produkty do pielęgnacji twarzy. I ta trzecia? Odnawiające twarz, czyli odmładzające nam komórki. I trzecia kuracja, bardzo mocno zaprocentowana witamina A. Czyli prowitamina plus witamina A, czyli czysty retinol połączona w jedno. I to już przeciwzmarszczkowo. Regenerujące, przeciwzmarszczkowe do cery suchej.
Także. I moi drodzy, jeżeli nie jesteście świadomi, to jest właśnie ta pani, która mnie zapoznała, że tak to nazwę, z masażerami, tym złotym, białym i tą szczoteczką soniczną. Także tutaj mam wielką przyjemność w końcu porozmawiać sobie tak osobiście. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję. Później miałyśmy jeszcze chwileczkę rozmowy na temat kosmetyków Constance Carol. Nie wiem, czy są widzowie, którzy pamiętają jeszcze te kosmetyki, ale jak się okazuje, oni nadal są na rynku. Także trochę rozmawialiśmy sobie też o tym. Później mieliśmy krótki wykład na temat suplementów. Dostałyśmy sporo rzeczy, także jak wieczorem sobie usiądziemy, to wam pokażę. Teraz ja jestem w pokoju tutaj z Mazdą i przyszła Klaudynka do nas. Prosiła się. Nie prosiła się, zaprosiliśmy ją. Także teraz spędzimy sobie tutaj trochę czasu. Za 2 godziny mamy kolację i mam nadzieję, że w międzyczasie uda nam się przejść na spacer i obejrzeć tutaj to piękne miejsce, bo jesteśmy teraz w fantastycznym pałacyku. Poświęcenie, to poświęcenie, żeby wykonać odpowiednie zdjęcie deseru. Dobra, dawajcie. Angel jeszcze mi przyniosła na wieczór taki oto piękny produkt, który mnie wielce ucieszył i to jest rozświetlacz z pupy, który muszę jutro kupić, jest boski. Moje drogie, czy ktoś może mi przypomnieć, co się stało od momentu, jak poszliśmy na spacer? Potem spędziliśmy trochę czasu w pokoju, czego nie nagrałam, bo mieliśmy cały dzień rozmów. Chcesz się przywitać? Cześć. Angel się zmieniła, jest teraz zielona, bo to jest kolor, trendowy kolor tego roku. To jest kolor roku. Więc to było to. Później poszliśmy na kolację. Po kolacji tak się złożyło, że teraz wszyscy przychodzą, oczywiście jak zwykle to bywa, do naszego pokoju. To też ja już w tym momencie się z wami pożegnam. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia jutro. Pa! Na razie. Pa! Chcecie się pożegnać? Pa! Go ahead. Można znaleźć na blogu lepsza wersja samej siebie. Nie można znaleźć na Arsenie. Nie można znaleźć na dobrym blogu. Nie można znaleźć na internet.pl. Mnie nie można znaleźć. Te dwie to sama podlinkuję, bo znam.